Zaskoczyły pana wczorajsze słowa i prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Morawieckiego? A propos Okrągłego Stołu, a propos pańskiej roli, pan prezydent Duda wychodzi, tak wygląda, jakby wyciągał rękę do pana. Proszę pana, co może powiedzieć Morawiecki? Morawiecki nas zdradził w najgorszym momencie. Kiedy my siedzimy, ledwo pieszczymy, to on zakłada Solidarność Walczącą. To jest zdrajca. I on powinien być do sądu, bo rozbił Solidarność w momencie, kiedy trzeba było jedność utrzymywać. Ja na głowie staję, jedność utrzymuję, walczę, a on zakłada mi Solidarność Walczącą. No wie pan co? Nie wracam do tego, to było takie małe, takie lichy, zlekceważyliśmy, to niech tam było. Tylko niech dzisiaj nie gra bohatera, bo bohaterem nie byłby normalnym zdrajcą. Nie, no premier Morawiecki mówi tak, że ponieważ właśnie był w Solidarności Walczącej, więc stosunek do Okrągłego Stołu miał krytyczny. Solidarności, nie. Solidarności zdradzieckiej, niech tak się nazwie. To już panie, jeśli jest Solidarność, jest, cierpi, jest internowana, a on zakłada Solidarność Walczącą, to co to jest? To nie jest zdrada? Ale mówi, że choć był krytyczny, choć był przeciwnikiem Okrągłego Stołu, to docenia. Bo się zaczaił, my się zmęczyliśmy, rozbito nas i on się zaczaił i silnie przystąpił do tego, na nasze zwycięstwo usiadł. No. Ale nie traktuje pan tego jako takiej próby wyciągnięcia ręki? Nie powinien być honorowy, jak nie zgadzał się, nie chciał, a to Okrągły Stół i Wałęsa doprowadził, to nie powinien kandydować na żadne urzędy, bo to nie jest jego Polska. Prezydent Duda mówi wprost, Lech Wałęsa jest symbolem, jest wielką postacią. W przeszłości ja kierowałem walką, nikt inny, tylko ja, Lech Wałęsa, jasne? Tak, tylko że prezydent Duda miał w przeszłości problem z tym, żeby to przyznać. A dziś mówi jasnym, otwartym tekstem i pytam, czy to nie jest... Nie powiem, proszę pana, jak może nie powiedzieć? No, może się ośmieszać. Jeden i drugi. Ale zakłada mi Solidarność Walczącą, kiedy jestem internowany. I on mówi, on walczył. On rozbijał. On podłożył się komunie. Komunie należałoby nas rozbić. I on nas rozbijał. Tylko, że go zlekceważyliśmy, bo był taki słaby, taki kiepski, taki nieudacznik, że go zostawiliśmy. I ci nieudacznicy teraz doszli do władzy i bohaterów grają. Czyli nie traktuje pan tego jako próby wyciągnięcia ręki? Proszę pana, nie. Bo to nie o to chodzi. Musimy, jak mówię, musimy na nowo Polskę zdefiniować i polską demokrację i wszystko. Od początku, od 20 lat głoszę, Polska potrzebuje porządku. Polska potrzebuje ułożenia nowego. No nie możemy mówić, że pan i ja jesteśmy demokratami, jak podważamy wyroki sądu. Jak oni nie realizują konstytucji. I oni są demokracją? Oni traktują, jak oni nas traktują. To było dobre, kiedy nie było wolności, kiedy nam agentów nasyłano i różnie. To tak należało się zachowywać. A teraz powiedzmy, że to jest nasz kraj, a jak nasz kraj, to nasza konstytucja, to nasze prawo. Trzeba je zmieniać, jak jest niedobre, ale nie w taki sposób. Nie może pracownik państwowy łamać wyroku sądu, które było wydane w imieniu Rzeczypospolitej. A oni łamią.